tak. Uruchamiano maszynę wyciągową i klatki podróżowały w przeciwległych kierunkach z prędkością 12 metrów na sekundę. To około 40 km na godzinę. Taki system ciągnienia urobku prowadzony był tutaj na zmianie porannej i na zmianie popołudniowej. Na zmianie nocnej szybem opuszczano materiały niezbędne do pracy kopalni i zespół pracowników przyporządkowany robotom szybowym prowadził tak zwaną rewizję szybu. Kolej podziemna. Kolej podziemna najbardziej efektywnym systemem transportu. W pewnym okresie czasu zorganizowana dokładnie na takich samych zasadach jak kolej naziemna. Z własnym zawiadowcą ruchu, rozkładem jazdy pociągów osobowych, komunikacją radiową, sygnalizacją świetną, gdzie składy pociągów liczące od 50 do 60 wagoników w zależności od mocy elektromotorów ciągnione były torem prawym z rejonu wydobywczych do szybu. Najdalszy rejon wydobywczy od szybu 12 km linii prostej. Całkowita długość torowców około 30 km. Tor lewy pusty, usunięty dla naszej wygody. Pustym torem transportowano puste wozy, materiał do rejonu wydobywczy. Kolej na niektórych odcinkach jeździła nawet prędkością do 50 km na godzinę. Ruch pieszy absolutowana i zabudowana. Na zmianie nocnej przekładano ten przenośnik do przedziału roboczego. Wierzono caliznę węglową na głębokość zabioru i zespół górników usuwał ostatni rząd obudowy. Mówiliśmy, rabował ostatni rząd obudowy, powodując zawał skał stropowych, które spadając do wybranej przestrzeni,
rozdrabniając się, zwiększając swoją objętość, podpierały strop zasadniczy mierzony pięciokrotnością miększości pokładu. Był to system eksploatacji ścianowej na zawał. W taki sposób eksploatowano pokłady węgli i drążono wyrobiska korytarzowe. W tutejszym zagłębiu, jak Państwo widzicie, cała mechanizacja, łopata, kilo, przeciera. No i mózgowy. I mózgowy, tak. A to jest podciągarka. To jest podciągarka, bo to jest to jak ciernie. Oczywiście wysuwano go do żądanej wysokości. Zawijano owiemkę. Podciągano, uzyskując wstępne naprężenie. I zawijano kliny, żeby utrzymać ten ciężar i poziom. Kierunek drążenia wyrobiska wyznaczają tak zwaną płaszczyznę. Trzy punkty wyznaczają płaszczyznę. Te ciężarki nazywaliśmy godzinami, gdzie górnik prowadzący przodek, stawiając obudowę ostateczną, ługoć osoby, miał ją ustawić w zadanej odległości od wyznaczonej płaszczyzny, upewniając się, że wyrobisko jest prowadzone zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją. Miernicy w miarę postępu przodka przewieszali te godziny do przodu. Na podstawie wyników pomiarów sporządzali plany i mapy górnicze, według których prowadzono eksploatację. Obliczali ilość wybranej przestrzeni. Bardzo ważny dział kopalni.